nieopodal Witoni, miejscowość Kuchary. Jedziemy zobaczyć, jak wyglądają schody pietruszki odmiany Comanche i odmiany Navajo. Także posłuchamy też, co na ten temat sądzi sam Mateusz. Wiem, że już pietruszka jest na wierzchu, także będzie co oglądać. Do zobaczenia na polu. Czyli jaką tu mamy temperaturkę? To jest 18? No, coś tak może być. Rano było około 15. Nie, 17. 17. No co, no? Właśnie pójdę. Nawet nie widać, żeby coś tam miało wychodzić. A chwast widzę, że ten. Otóż też 0,15 tego banduru dałem z tym. Z pentwitaliną? Z stąpem, no. Przyjdźmy trójeczkę, nie? No to liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć, osiem. No mało tu akurat. No to położę, będzie dużo lepiej na przykład, nie? No a tam z kolei też jest kawałek, tutaj nie ma nic. Nie? No bo akurat tu brakuje. To było akceptowalne, nie? Żeby nie było źle, no. Też tutaj na przykład wydaje się, że jest lepiej. Rządki widać. Cześć, czwartek. Dzisiaj robię objazd standardowo na Kujawach, objazd cegulowy. Na początku, wiadomo, to była zimująca, te lokalizacje już znacie, ale dlaczego tutaj jestem? Przede wszystkim dlatego, żeby pokazać Wam różnicę we wczesności. To jest moment, w którym Fokker zaczyna tworzyć zgrubienie cebulowe, także za chwilę wezmę kamerę, Wam pokażę. Tutaj jesteśmy w miejscu, gdzie łączą się odmiany po lewej. Odmiana Fokker, po prawej odmiana Sensu Yellow. Pokażę Wam tylko jedną różnicę. Fokker zaczyna robić zgrubienia cebulowe. No i po tej stronie Sensu, który na razie tylko wyłącznie widzę, gdzie szczypior jeszcze żadnych zgrubień cebulowych tutaj nie tworzy. Cały obraz tej plantacji, bo jest naprawdę spoko, cieszy oko. Może w ten sposób. Wreszcie cebula podejmuje prawidłowy wzrost. Chciałem pokazać Wam różnicę między cebulą z siewu w technologii nasion podpiłkowanych i w zwykłej precyzji. Właśnie jesteśmy w odmianie Ambrador przy technologii Coraspin. Możecie zaobserwować, rośliny w większości są w fazie pierwszego liścia właściwego. 3 dni temu poszedł tutaj oprysk, jak możecie zauważyć, chwasty odczuły tutaj to dawkowanie tymi preparatami herbicydowymi. Co mogę Wam zdradzić, to że były to 3 preparaty. Oprysk wykonywany był w mikrodawkach, mniej więcej po 100 ml każdego z tych preparatów. I tutaj jesteśmy w kwaterze w technologii zwykłych nasion precyzyjnych. Jak można zaobserwować,
rośliny są właśnie spóźnione o ten oto stadium pierwszego liścia właściwego. Wszystkie rośliny są tutaj w stadium flagi. Z daleka widać, że ładnie cebula się wyrzędowała. Natomiast tu Wam jeszcze pokażę. Taki nastąpił wysyp chwastu, który lada moment zostanie spruszony przez wiatr. I mam nadzieję, że już nic tutaj z niego nie będzie, no bo to był już ostatni moment, by się tego chwastu pozbyć skutecznie i efektywnie. Okej, w porządku, to pozdrawiam i do usłyszenia. Okej, ponownie wracam tutaj z kolejnej plantacji cebuli zimującej. W sumie z przypadku, no bo przyjechałem zobaczyć, jak wygląda zimówka. Akurat tutaj wschodzi cebula wiosenna u naszego klienta, no i zastanawialiśmy się po prostu, dlaczego są miejsca, gdzie są super wschody i są miejsca, gdzie tych wschodów brak. Okazało się, że po odkopywaniu, owszem, cebula skiełkowała, jest pod wierzchem, tylko po wykopaniu tej cebuli brakuje w niej korzenia. Szok, niedowierzanie, także zmagamy się tutaj ze śmietką. Zaraz Wam pokażę, jak to mniej więcej wszystko wygląda, natomiast idźcie do siebie i róbcie lustracje, chociaż nawet ci, którzy zaprawiali nasiona na robaka, no to z tego, co słyszałem, akurat tutaj jeden z naszych plantatorów informuje, że u niego nawet zaprawa nie pomogła, a śmietka zabrała 25% wschodów. Także no co teraz można zrobić? Można, że tak powiem, iść, zareagować, spróbować jeszcze popryskać jakimś systemikiem i liczyć na to, że jak będzie chciała dalej posilać się korzonkiem, no to straci ta śmietka swoje życie. Natomiast mówię, czy tutaj ta plantacja jest do uratowania? Nie wiem. Zobaczymy w przyszłości. Natomiast na razie jeszcze zadziałamy jakimś tam opryskiem. Damy tydzień czasu tej plantacji. No i trudno, jak będzie zbyt duże straty, no to wtedy wówczas będziemy... producent będzie, no bo co ja tutaj mogę jedynie się zasmucić, no ale koszty ponosi producent, także producent pewnie wsieje coś innego, no ale tego oczywiście bym mu nie życzył. Dobrze, ale to za chwilę zobaczycie, jak to wygląda, jest masakra. Chciałem jeszcze pokazać jedną rzecz. Zwróćcie uwagę, jeden rządek piękny, wszędzie stadium flagi, wchodzi pierwszy liść właściwy, a obok cebula nie wyszła. I postaram Wam się pokazać, co jest przyczyną tego stanu rzeczy, bo okazuje się, że owszem, cebula jest pod wierzchem, nadgryziony korzonek. Widzicie to? W fazie, gdy cebula miała 2-3 korzonki, została zaatakowana przez śmietkę. No i niestety, ale wątpię, że dalej wyjdzie. No, tutaj możecie zwrócić sobie uwagę. Nie wiem, czy to dalej widać. W pewnym momencie po prostu zaczyna się rządek. Także wychodzi na to, że ta śmietka pasowo działa destrukcyjnie na cebulę, aż korci mnie po prostu, żeby iść w tamto miejsce. Od chwila zrobię cięcie i przejdę tutaj. Chcę po prostu pokazać, że tu, gdzie jest ten pas, to wszystkie cebule, ich korzonek wygląda dokładnie tak.
że niestety, ale akurat na tym polu ciężko określić na razie straty, ale w niektórych momentach widać, że to jest przynajmniej 50-60% w zależności od miejsca na polu. Tak, a patrzcie dalej, tu już pani śmietka nie dotarła i są piękne żołądki, że po prostu brak słów. Patrzcie. Tutaj jestem w rejonie Kalisza i przyjechałem zobaczyć, jak ma się bób uprawiany był pod agrobukliną, produkowany był bezpośrednio z rozsady. Można zaobserwować pierwsze objawy czekoladowej plamistości bobu. Objawy powodowane są przez dwóch sprawców. Są to Botrytis cyrenea i Botrytis fabae. Botrytis cyrenea to jest też sprawca, który zazwyczaj na innych gatunkach roślin powoduje szarą pleśń, dlatego w większości z Was powinien ten patogen być bardzo dobrze znany. Tutaj, jeśli chodzi o tą czekoladową plamistość, no to jak jej przeciwdziałać? No przede wszystkim w pierwszej kolejności to jest zmianowanie. Nie uprawiamy bobu po bobie, bo wiąże się to z nagromadzeniem tych przetrwalników, które wytwarza zarówno jeden, jak i drugi patogen, które w glebie mogą przetrwać do 5 lat. Druga rzecz to jest zaprawianie nasion, czyli cały czas prewencja. No i trzecia rzecz to jest, gdy właśnie zaobserwujemy objawy, tak jak tutaj, posiłkujemy się ochroną chemiczną. Oczywiście, że tak powiem, taką, jak jest w programie ochrony roślin. Nie wiem, co tam dokładnie teraz występuje, natomiast wydaje mi się, że to są jakieś tam środki kontaktowe. Możecie zaobserwować, że po prostu te objawy w pierwszej kolejności nie pojawiają się na młodych liściach, tylko właśnie na tych starszych liściach w postaci takich czekoladowych plam, które najczęściej jeszcze występują z czarną obwódką. Plamy w zależności od nasilenia, tutaj porażenia i od warunków pogodowych, bo ten patogen lubi taką temperaturę między 15 a 20 stopni plus zmożoną wilgotność, mogą się zlewać ze sobą i powodować większe uszkodzenia. Później mogą też, że tak powiem, gdy nie poradzimy sobie z ochroną, atakować skronki, co za tym idzie nasiona, i powodować nam dość duże straty. Także tutaj wygląda to w ten sposób. Na kolejnej roślinie też widzę to na tych starszych liściach. To są objawy czekoladowej plamistości. Dobra, idę dalej, jeszcze pokażę Wam tylko, jak bób wygląda ten z siewu bezpośredniego w grunt. Oczywiście bateria w aparacie padła, także pokażę Wam z telefonu, jak to wygląda. W każdym razie bób ładnie rozchodzi, roślinę też nie znamy. Nie ma tutaj jakichś tam większych wypadów, także tak to wygląda, jeśli chodzi o ten bób, który świeżo pojawił się na wierzchu. Żadnych objawów w razie chorobowych nie zaobserwowałem, jak mówiłem wcześniej. Widoczne one są w gospodarstwie. Też dzisiaj jest sadzony seler korzeniowy. Możecie zaobserwować, rozsada wygląda całkiem, że tu jest rozsada do sadzenia teraz. Tu mamy rozsadę, która już zaczęła się przyjmować od 2 tygodni w polu. Jak widzicie, wszędzie tutaj, gdzie się pojawia to serce, znaczy to, że roślina żyje i że się przyjęła. Także
tak to wygląda. Tutaj mamy odmiany Alfa, niebawem będzie sadzona odmiana Boston i Calgary.